Kukurydza kojarzy nam się w sposób bardzo różny. Dzieciom może kojarzyć się na przykład z popcornem. Mieszkańcom Bałkanów może kojarzyć się z mamałygą. Nam w zielarstwie kojarzy się z tymi oto włoskami, które tutaj widzimy, a zwane są one znamionami kukurydzy. Ale miłośnikom horrorów może się kojarzyć z dziećmi kukurydzy. Kukurydza to roślina gigant. Zea maes pochodzi z Meksyku. Została odkryta przez Krzysztofa Kolumba i przywieziona do Europy. W tropikach osiąga rozmiary do 6 metrów. W naszym rodzinnym klimacie od 0,5 do 2,5 metra. Roślina należy do rodziny wiechlinowate, a więc dawne trawy. Jest jednopienna, ma kwiaty żeńskie i męskie na tym samym osobniku. Jest wiatropylna. Kwiaty męskie zlokalizowane są na szczytach i zebrane wiecha. Kwiaty żeńskie zlokalizowane są na pędach bocznych, przekształconych w osadniki. To na nich tworzy się kolba, która okryta jest pochwami liściowymi. Owocem są ziarniaki i te ziarniaki stanowią zarówno pożywienie dla zwierząt, jak w odmianach cukrowych również pożywienie dla człowieka. A kućki, elementy tutaj wystające, wykorzystywane są również w ziołolecznictwie. Jak każda trawa, ma okrągłe pędy, w węzłach wypełnione, a ta szczególnie ma również gąbczasty rdzeń pomiędzy węzłami. Liście są siedzące, duże w stosunku do naszych rodzimych gatunków traw. Znamie kukurydzy wykorzystujemy, jak już wspomniałem, w leczeniu cukrzycy. Dlaczego? Dlatego, że obniża ona poziom glukozy w surowicy krwi. To jest jakby główny kierunek jej działania. Ale trzeba pamiętać również o tym, że znamie kukurydzy może być wykorzystywane w leczeniu infekcji dróg moczowych. Dlatego, że działa moczopędnie, działa przeciwzapalnie, a także zwiększa wydalanie szczawianów, moczanów i fosforanów, a więc ma również zastosowanie w leczeniu kamicy dróg moczowych. Działa także rozkurczowo, a to rozkurczowe działanie się przydaje zarówno w przypadku infekcji dróg moczowych, jak też w przypadku stanów skurczowych przewodu pokarmowego, bo w tych mieszankach ziołowych również możemy znaleźć te właśnie włoski zwane znamionami kukurydzy. Kolejny produkt, który możemy uzyskać z kukurydzy, to olej z zarodków kukurydzy tłoczony na zimno. Jest on bogaty w fitosterole i nadaje się do leczenia powiększenia prostaty, czyli gruczolaka prostaty. Jest on bogaty również w witaminę E i to ważne, naturalną witaminę E, bo to, co spotykamy w aptekach, no to nie do końca można nazwać moim zdaniem witaminą E, gdyż jest to tylko alfa-tokoferol, a nie pełny zasób 4 tokoferoli i 4 tokotrienoli, bo prawidłowa witamina E to ta naturalna, którą wykryto w 1924 roku i która była zestawieniem 4 tokoferoli i 4 tokotrienoli. I taka witamina właśnie znajduje się w naturalnych źródłach, jakim jest m.in. olej z zarodków kukurydzy. Olej zarodków kukurydzy to cenne źródło witaminy E, ale należy pamiętać, że nie wolno go smażyć, bo wtedy zatracimy nie tylko witaminę E, ale też spowodujemy, że taki olej będzie bogaty w izomery trans kwasów tłuszczowych, czyli po prostu będzie szkodliwy. Generalnie proszę pamiętać, że smażenie na olejach roślinnych wydaje się niezwykle zdrowe, takie zdrowe nie jest niestety. Jedynym takim olejem, na którym można smażyć, to olej kokosowy. Wbrew pozorom obecnie panują takie poglądy, że najbardziej bezpieczne dla zdrowia jest smażenie na smalcu i na maśle, a nie na olejach roślinnych.
pamiętać jeszcze o jednej rzeczy. Tej, że kukurydza stanowi podstawę diety bezglutenowej, bo nie posiada w swoim składzie glutenu, tak jak zboża. Więc dzieci, które mają problem, ale też osoby dorosłe, jak najbardziej powinny z kukurydzy korzystać. Można z niej robić wspomnianą już na początku mama łygę, no ale to oczywiście proces długotrwały i trudny do wykonania. No niemniej jednak, jak ktoś się zaprze, to zrobi. Ale też różnego rodzaju inne kaszki mogą być z tego wykonywane. Ta kolba kukurydzy jest także źródłem witaminy E, jak już wspomniałem, ale również PP, witamin z grupy B. Stanowi ona również źródło beta-karotenu. Ten żółciutki kolor zawdzięcza właśnie obecności naturalnego beta-karotenu, który chroni nasze serce przed chorobami układu krążenia, a także chroni nasze oczy. Kolby kukurydzy w 100 gramach produktu mają około 110 kalorii, 10% białka, 60-70% węglowodanów i sporą ilość błonnika. Kukurydza jest bogata w witaminę A i E, czyli pozytywnie wpływa na wygląd naszej skóry, witaminy z grupy B, jak i kwas foliowy. Jest bogata również w minerały takie jak wapń, potas, magnez, fosfor i jest fajnym źródłem selenu. Kukurydza swój żółty kolor zawdzięcza naturalnemu barwnikowi, jakim jest zeaksantyna z grupy karotenoidów. Zeaksantyna jest naturalnym przeciwutleniaczem, czyli działa antynowotworowo. Najzdrowsza jest kukurydza surowa lub też po prostu gotowana z masłem i z odrobiną soli. Z produktów takich najmniej przetworzonych możemy sobie wybrać na przykład kaszę kukurydzianą, jak i mąkę kukurydzianą. Jeśli chodzi o kukurydzę konserwową, należy zwracać uwagę na jej skład, ponieważ do zalewy często dodawane są różne substancje, jak i spore ilości cukru. Możemy sobie z tym poradzić w taki sposób, żeby po prostu kukurydzę przed spożyciem z zalewy przepłukać czystą wodą. Z produktów wysoko przetworzonych powinniśmy unikać przede wszystkim najpopularniejszych płatków kukurydzianych, które często są zjadane na śniadanie przez dorosłych, jak i przez dzieci. Płatki kukurydziane są produktem wysoko przetworzonym, często zawierają spore ilości dodawanego cukru, jak i mają wysoki indeks glikemiczny, czyli szybko po takim posiłku będziemy głodni i rozreguluje nam to gospodarkę cukrową na cały dzień. Kukurydzę należy wykluczyć przede wszystkim u osób, które mają nietolerancje i alergie pokarmowe, jak i osób chorych na choroby autoimmunologiczne, takie jak na przykład choroba Hashimoto, toczeń czy reumatoidalne zapalenie stawów, dlatego że kukurydza może negatywnie wpływać na układ odpornościowy, podnosząc poziom przeciwciał. Warto również zwrócić uwagę na to, że kukurydza jest jedną z najczęściej genetycznie modyfikowanych roślin, dlatego też, aby unikać spożywania takich produktów, należy zwracać uwagę na informacje zawarte na etykiecie, gdzie powinno być napisane, że produkt jest genetycznie zmodyfikowany. Znamiona kukurydzy, o których już Państwu mówiłem, znakomicie nadają się do łączenia w mieszanki ziołowe, bo na przykład, gdy chcemy nimi leczyć cukrzycę, to dobrze dać do nich cynamon, liść morwy, liść pokrzywy. Wtedy obniżymy sobie poziom cukru w surowicy krwi, ale również służą one do leczenia dróg moczowych. No, może nie są idealnymi lekami na infekcje dróg moczowych, ale pamiętajcie Państwo, w cukrzycy bardzo często dochodzi do zakażenia dróg moczowych. Jeżeli my do mieszanki ziołowej zawierającej nawłoć, skrzyp, rdes, pokrzywę dodamy właśnie te znamiona kukurydzy, to możemy uzyskać efekt podwójny, czyli redukcji poziomu cukru, czy glukozy w surowicy krwi, a także pozbycia się bakterii z dróg moczowych. Kukurydza kojarzy nam się jednoznacznie spożywczo, no bo popcorn, bo mama łyga, bo chrupki dla dzieci, ale należy pamiętać, że jest to surowiec stosowany również w przypadku infekcji dróg moczowych, że jest on używany w mieszankach ziołowych, używanych do redukcji poziomu glukozy w surowicy krwi, tak więc jest to również cenny surowiec ziołoleczniczy. Realizować ten program na polu kukurydzy, na szczęście nie udało nam się spotkać dzieci kukurydzy. Kliknij w poniższy obrazek, aby dowiedzieć się więcej na temat suplementacji diety, jaką zaleca Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza.